26 listopada wspominamy świętego Sylwestra Godzoliniego, opata. Sylwester Godzolini urodził się około 1177 roku w Osimo pod Anconą. Był synem wpływowego prawnika, który wysłał go na studia do Bolonii. Sylwester jednak szybko zmienił kierunek studiów i zaczął zgłębiać teologię. Długie godziny spędzał na modlitwie. Chociaż ojciec nie wyraził na to zgody, Sylwester został księdzem. Później został kanonikiem w Osimo. Oddał się pracy duszpasterskiej z takim zapałem, że wzbudził wrogość miejscowego biskupa. Gdy miał 50 lat, zobaczył rozkładające się szczątki niegdyś pięknej osoby. Zrobiło to na nim takie wrażenie, że całkowicie zmienił tryb życia. Od 1227 roku przez 3 lata Sylwester przebywał w pustelni w Grotta Fucile. Prowadził tam bardzo surowe życie. Wkrótce zaczęli schodzić się do niego uczniowie, którzy chcieli żyć tak jak on. Trzeba było założyć dla nich klasztor, który powstał na Monte Fano pod Fabriano. Gdy Sylwester zastanawiał się, jaką regułę wybrać dla nowych braci zwanych potem Sylwestrynami, miał wizję, w której różni założyciele zakonów polecali mu swoje reguły. W końcu wybrał regułę świętego Benedykta i na jego ściśle zachowywanej regule oparł swoją. W 1247 roku Sylwester uzyskał od papieża Innocentego IV w Lyonie bullę zatwierdzającą nowe zgromadzenie, które rozrosło się jeszcze przed jego śmiercią. Święty Sylwester był dobrym kaznodzieją. Cechowała go pokora i surowość życia pełnego pokuty. Czcił Eucharystię i Matkę Najświętszą. Zmarł 26 listopada 1267 roku. Papież Klemens IV przyznał mu tytuł błogosławionego, a jako świętego wpisano go do martyrologium rzymskiego na polecenie Klemensa VIII w 1598 roku. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Sylwestrze Opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.